uwaga, to jest kolejna próba. Przemek, po tej próbie chcę, byś zobaczył, co nie działało z twoich. Akcja! 3, 2, 1, akcja! Zawsze chciałem zrobić film o miłości, no i mam okazję. Akcja tego filmu dzieje się w 45 i 46 roku. Zgadnijcie, na Mazurach. Jest to historia o miłości, trudnej miłości na gruzach. Jest w tle wynarodowienie Mazurów. Dobra, przyznałem się. Bez pasu. Czy warto jeszcze robić filmy o II wojnie światowej? Czy można powiedzieć coś nowego na ten temat i w czasach tuż powojennych w Polsce? Myślę, że warto, zwłaszcza kiedy taki film o II wojnie światowej zajmuje się takimi aspektami, o których jeszcze nie było mowy w kinie polskim. Gra pan przyjaciela głównego bohatera. Proszę powiedzieć coś więcej o tej postaci. Jest to przyjaźń jeszcze z czasów Powstania Warszawskiego. Natomiast ich przyjaźń ma kontynuację po wojnie, w latach 40., ale już nie w Warszawie, już po wojnie, po powstaniu i rzecz się dzieje na Mazurach, gdzie postać grana przeze mnie ujawnia się i przechodzi do Ludowego Wojska Polskiego, natomiast główny bohater grany przez Marcina Drucińskiego nie ujawnia się i przybywa tam, że tak powiem, inkognito. W jednym z wywiadów wspominał pan, że jeśli kiedykolwiek zrobi pan film o miłości, będzie się działa w walonkach. Blisko jest, ale to jeszcze nie jest ten film. W walonkach i w waciakach. Główną rolę Tadeusza zagrał pana Marcin Dorociński. Pasował mi do ogólnej koncepcji, nie wiem co mam powiedzieć. Pracuję z dobrymi aktorami. Troszkę inaczej to wygląda w takich projektach moich, gdzie ja sam piszę scenariusze i ten mój świat jest taki troszkę inny, a inaczej w tym projekcie, gdzie scenariusz napisał, do którego filmu scenariusz napisał Michał Szczerbic. I chodziło mi i nam o to, żeby sprzedać takiego postać, takiego bohatera, człowieka przedwojennego. I Marcin idealnie się do tego nadawał, a ja w ogóle już nie dostrzegam tego, czy on jest przystojny, czy nie, a nie patrzę na te okładki gazet. Jest dobrym aktorem, to jest najważniejsze. Dostałem do przeczytania bardzo fajny, ciekawy scenariusz i potem, kiedy zostałem wybrany z castingu, zaczęliśmy się spotykać na próby. Tutaj mamy akurat dzisiaj powstanie. Dzieją się bardzo ważne rzeczy, które potem będą miały wpływ na życie Tadeusza. My się skupiamy tutaj na tym, co się dzieje po wojnie głównie. I tak jak mówię, skupiamy się na ludziach. Przybywa jeden człowiek, przybywa w drugie miejsce do zupełnie innych ludzi. Mówi się głównie w historii o żołnierzach, o zwycięstwie, o dotarciu, nie wiem, do Berlina i tak dalej, a mało mówi się o kobietach, o Mazurach. Dla mnie ten film jest o sile kobiet, o sile charakteru ludzkiego. Mogę coś o powstaniu powiedzieć, bo byliście na tych zdjęciach, prawda? Tak, przeszłość Tadeusza, no to także powstanie warszawskie. Widzieliście scenę, które robiliśmy tego dnia. Jest pani legendarną aktorką polskiego kina. Co skłoniło panią do wzięcia udziału w epizodzie u pana Smarzowskiego? No sam temat, powstanie warszawskie, ojciec był w powstaniu, a teraz ja chociażby, taki mały ukłon, pamięć i ten spalony dom. Może mówię o tej scenografii, to jest mój rodzinny dom, jak to historia kołem się toczy, że tu spędziłam dzieciństwo, a teraz kręcimy sceny z powstania warszawskiego. Przyznam szczerze, że jestem wzruszona, bo
Podomysł wypalony, jak wszyscy widzą, spłonął, ale jeszcze został i przyda się w filmie. Oprócz Warszawy kręcą Państwo również w innych miejscach. Gdzie do tej pory rozgrywała się akcja? No przede wszystkim na Mazurach, to znaczy nie udajemy, że Mazury są na Zalewie Zagrzyńskim, tylko jeździmy na Mazurach z powodów oszczędnościowych. Wnętrza robimy na przykład tutaj dzisiaj w Modlinie. Główny obiekt mamy, no i nie podam nazwy wsi, bo zaraz tam będzie zjazd. Na Warmii mamy główny obiekt, na granicy Warmii i Mazur. Kiedy planuje Pan zakończenie zdjęć? Jak będzie śnieg? Myślę, że to będzie pierwszy termin, to jest grudzień. Dlatego, że nasza opowieść rozciąga na 4 pory roku. Taki epicki pomysł. Natomiast jak nie będzie śniegu w grudniu, to będziemy robić zdjęcia w styczniu, albo w lutym, albo za 30 lat. Nie wiem, kiedy ten śnieg spadnie. Myślę, że w grudniu. Sidor, jeszcze mam jednego z grupy i to by było na razie. Dobrze.